muzyką, poezją i śpiewem wspominali wielkich tego świata. Cykl koncertów śladami wielkich Polaków Jana Pawła II i Fryderyka Chopina to jedna z wielu inicjatyw Teatru Otwartego z Gdańska. Jego ideą jest przygotowanie melomanów do wielkiego jubileuszu, 200. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina, która przypada w przyszłym roku, a także uczczenie 5. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Ten cykl właściwie tak został pomyślany, odbywa się po raz czwarty. Dwa koncerty w roku w okolicy rocznicy śmierci Jana Pawła II i drugi w okolicach śmierci Fryderyka Chopina. Ta sama data jest również datą rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II. Skoro on chciał, abym mówił do ciebie, matko, proszę, niechaj w tym słowie nic się dla ciebie nie zmniejsza. Poemat Karola Wojtyły Matka odczytała znakomita aktorka dramatyczna Joanna Kreft-Baka. Nieprzypadkowo, bo w tym roku przypada 80. rocznica śmierci matki papieża Polaka Emilii. Po raz pierwszy zetknęłam się z poematem Karola Wojtyły, który czytałam publicznie. I muszę przyznać, że jest on bardzo trudny, to znaczy ilość zawartego w nim uczucia i myśli. No, jest to duże wyzwanie, myślę, dla aktora i dla odbiorcy, który mam nadzieję sięgnie w domu po to jeszcze raz, bo ja pracując nad tym tekstem, za każdym razem dostrzegałam coś innego, coś pełniejszego. No, są to słowa o wszystkim, o narodzinach, o życiu, o przemijaniu, o śmierci. No, bardzo wzruszające. Skok Stefczyka od początku wspiera działania Teatru Otwartego. Kasa pomaga też teatrowi w organizacji przeglądu młodych talentów, dającego szansę wschodzącym artystom. Podczas koncertu śladami wielkich Polaków melomani usłyszeć mogli jedną z laureatek tegorocznego przeglądu, Julię Skakowską. Na dzisiejszy koncert przygotowałam mazurka Chopina G-moll i etiudę Chopina F-moll. Przez ostatni tydzień ćwiczyłam te dwa utwory najwięcej, chociaż bardziej zwróciłam uwagę na etiudę. Koncert ten przyniesie mi na pewno tremę, ale też miły zastrzyk adrenaliny. Jest to doświadczenie bardzo potrzebne młodzieży, żeby wystąpić przed szerszą publicznością, nie tylko w społeczności szkolnej, w budynku szkolnym, ale tak jak to w przyszłym życiu artysty będzie miało miejsce. No jest to może jedno z pierwszych doświadczeń i niewątpliwie Julia się czuje wyróżniona, że mogła to doświadczenie będzie przeżyć.